Cześć, zaczynamy swój dyżur live w naszym studio NTV w Sobótce. Piękna pogoda, 1 maja przed nami, jak wielu z Was wie, wybieram się na szczyt Ślęży w ten piękny, mam nadzieję, dzień 1 maja, czyli to będzie sobota o 12. Słyszałem, że dużo osób też na spacer idzie i mam nadzieję, że spotkam dużo fajnych ludzi. Wiem, że Robert Wagner wybiera się na spacer, Paweł Bednarz się wybiera na spacer, a ja Iskra się wybiera na spacer, Dominik ma złamaną nogę, ale kto wie, czy nie uda się też się, aby tam być na górze, nie wiemy też, powiedzmy, nasz Udo i jeszcze mnóstwo różnych osób wiem, że się wybierają na spacer na szczyt Ślęży. Agnieszka, która dzisiaj jest z nami i w Szwajcarii, wprawdzie teraz nie może, ale też przyjdzie długo do Polski, na Ślęży będzie. Witam cię serdecznie, temat jak najbardziej dla NTV ważny, bo my poprzez zaglądanie w przyszłość takimi rekwizytami jak karty uważamy, że wiele z tego można się nauczyć. Dziękuję za zaproszenie, miło mi wszystkich powitać, być tutaj. No, zobaczymy, co nam, że tak powiem, wyjdzie, bo to schodzi na bieżąco. Ty mnie się dopytasz, czy ja się przygotowałam. No, tutaj nie jest tak, że ja się przygotowuję, tylko to schodzi na bieżąco, a przestrzeń cały czas się zmienia, bo tu wszystko jest mobilne. No, my na tą przestrzeń pracujemy i myślę, że też każde wasze wyjście na Ślęże i każde te wspaniałe spotkania i wszystkie te twoje audycje, które zmieniają właśnie i punkty widzenia i tą całą energię powodują, że jesteśmy i idziemy w tym drugim kierunku, tym Dobrze. właściwym. W tym drugim kierunku, tym właściwym, zresztą nie ukrywam, że na szczycie Ślęży mam zamiar właśnie, myślę, że nie sam, przeprowadzić taką właśnie medytację, wizualizację. Sądzę, że wiele osób, które tam przyjdzie na spacer, będzie chciało podobnie. A medytacja, wizualizacja to już jest wejście w strefę energii subtelnych, w strefę duchowe. Wprawdzie karty były traktowane przez całe te lata, głównie z powodów teologicznych, jako coś niedobrego, ale od starożytności są jednak używane do czego, co nazywamy zaglądaniem w przyszłość. Znaczy, wyjaśnijmy jeszcze raz, jak ty to rozumiesz, co właściwie, z czym są te karty, zresztą różne karty, dlaczego pozwalają zobaczyć jakieś scenariusze wydarzeń? No, to zadałeś bardzo trudne pytanie. No, generalnie tych technik wróżebnych było mnóstwo, począwszy od wróżenia z fraków wrogów, to była chyba najgorsza możliwa metoda, tak można to ująć. Poprzez mnóstwo innych, rzucanie patyczków, no karty były troszeczkę później, wcześniej mieliśmy jeszcze symbole runiczne. W ogóle co ciekawe, jeszcze jak tutaj wspomnimy Witold Suliga, wspaniałą książkę napisał właśnie Tarot Biblia Szatana, ale bynajmniej tytuł właśnie no, nie przyniósł mu tutaj pozytywów, natomiast tam właśnie było opisane, że właśnie księża, no bo te przysłowiowe pierwsze karty, one były używane dla zabawy, no i wtedy księża po prostu tak siedzieli długo przy tych kartach, że zaniedbywali mszę. No i tutaj zostały, jak to się mówi, określone w tym złym kierunku. Natomiast no to ty jako zresztą naukowiec, jako doktor, jako osoba, która pisała doktorat, napisała wiele książek, tutaj jakby, no jakby nie tylko, że się nie boisz, ale jakąś logikę w tym odnajdujesz, jakiś sens w tym, że karty mogą coś oznaczać. To znaczy tutaj odniesiemy się głębiej do tak zwanej symboliki praktycznej i tak jakby do naszego połączenia. Bo to jest tak na zasadzie, że właściwie tak naprawdę te informacje nie idą z kart, tylko można powiedzieć, właśnie, że idą z przestrzeni. I tak jakby pomagają we wglądzie, pomagają w takim jakby uszeregowaniu sobie pewnych myśli. I tutaj się po prostu pewne kwestie pokazują symbolicznie. Wiadomo, że tutaj ktoś powie, że mamy takie czasy, że teraz się już nie powinno korzystać z kart, bo tutaj są podłączenia do egregorów. No tak naprawdę to wszystko ma, wszystko jest energią. Jeszcze raz to przypominam. I tutaj to, tak jak mówiłam, to też nie jest po to, żeby się czymś ostatecznie sugerować, bo wiadomo, że tutaj jest temat na parę godzin, że tak powiem, wykładu. Natomiast na pewno jest to w jakimś mierze pomocne, tak jak mówiliśmy, które właściwe drzwi otworzyć i gdzie tak naprawdę do końca wejść. Tak, jeśli chodzi o wglądy, dzisiaj bardzo dużo osób ma wglądy, często nawet o tym nie chwalą się, nie mówią i wtedy w ogóle na przykład nie występuje taki rekwizyt, a wgląd jest. Ja rozumiem, że te rekwizyty są pewnym takim elementem, troszkę rytualnym, troszkę jakby podpowiadającym się podświadomości, żeby jakby otworzyła swoje korytarze i jest jakaś praktyka i jest jakieś w sumie tysiące lat w stosowaniu tego, więc ci, którzy są mistrzami w tej sztuce, na pewno
na pewno wiele rzeczy mogą jakby podpatrzeć, ale generalnie, jeżeli już coś podpatrujemy, czy to jest pewien rodzaj scenariuszy, które są pisane jakby na ten czas najbliższy czy na dłuższy i czy one się sprawdzą, czy też nie, to już jest zupełnie inna sprawa. To znaczy, to też jest bardzo złożony temat, bo od paru lat karty pokazują, można powiedzieć, tak zupełnie inaczej i trudno jest pewne rzeczy jakby ostatecznie przewidzieć, ale to jest tak jakby połączone tutaj ze zmianą tej energetyki, która jest w tym momencie. I tak jak mówię, lepiej zobaczyć i tak bardziej trafnie poprzez te karty, co się dzieje na bieżąco, tak jak ja mówię, jak ja używam to do diagnostyki partnerskiej, że możemy sobie tutaj po prostu określić pewien charakterotyp i na tej podstawie stworzyć pewne założenia. No ale tak jak mówię, ja też niekoniecznie może już te karty potrzebuję, bo to już jest inny wymiar. Natomiast fajną rzecz powiedziałeś, że właśnie dużo osób ma wglądy. Tak, i to jest właśnie to, że od pewnego czasu te energie na przestrzeni się tak zmieniły, że mnóstwo osób te wglądy ma. Tylko, że tu jest taki malutki problem, bo właśnie pytanie, na ile czasem to są wglądy, a na ile jest coś podrzucone. I tutaj jest właśnie, zawsze istnieje to ryzyko, że gdzieś coś może być, ja mówię teraz tak, potencjalnie wrzucone. I ktoś może wciągnąć to z przestrzeni. Wiem, bardzo fajnie to wszystko powiedziałaś. Na pewno ludzie bardzo chcieliby teraz usłyszeć konkretne pytania i zobaczyć, co karty wyłożą, jak ty to zinterpretujesz, więc wiesz, no będę takie pytania dawał troszkę, można powiedzieć, ciężkie, takie troszkę z naszego obszaru, bo wszyscy tym żyjemy. Przykładowo, czy jeśli chodzi o Polskę i Europę, w związku z tą pandemią, która jest. Czy jesień będzie znowuż ogłaszaniem tak zwanej kolejnej fali, czy też nie? No i widzisz, i to jest ciekawe, bo tutaj jakby nie mam takiej bezpośredniej odpowiedzi. Pierwsze, co mi schodzi, że wszystko jest zaplanowane, tak? Ale w tym momencie, co to znaczy zaplanowane? Bo cały czas tutaj wszystko jest na ostrzu noża. Ja sobie tu jeszcze popatrzę, faktycznie niech będzie w karty, niech się wspomogę, bo to idzie na żywo. A tak, to jest ten balor tego. No to nie jest jakby tutaj znowu mamy to nie do końca zdeterminowane. I to, co ja mówię cały czas, że my żyjemy w tych dwóch czasach, w tych dwóch wymiarach, i dlatego każdy tą pandemię odczuwa inaczej, oprócz oczywiście no, tego takiego czegoś, że te osoby sensytywne, takie jak my, niestety bardziej odczuwają te wszystkie energie, emocje. Do tego mamy jeszcze te zmiary takie totalne, tutaj energetyczne, zmiany, które są w naszych ciałach. O tym nie możemy zapomnieć. Dlaczego my się tak czujemy? No, dzisiaj, wczoraj była pełnia, dzisiaj jesteśmy jeszcze w jej wpływach, dlatego może też nie na darmo dzisiaj te karty tutaj może wychodzą. Ale no, cały czas mam tutaj, że wbrew pozorom mamy duży wpływ. Dalej optuję za tym, że mamy duży wpływ na to, co będzie. Bo tutaj mam rzeczy, które się transformują, i tak jakby cały czas mam tą kartę właśnie transformacji nowego świtu. Ja to tak mniej więcej nazywam, bo tym razem sobie pozwoliłam tutaj runy rzucić, bo tak poczułam. I generalnie i to wszystko, co jest postawione na ostrzu noża. I można powiedzieć, że tutaj zarówno my stąpamy gdzieś tam chwilami po tym kruchym lodzie, Krawędzi, tak. ale oni Władza też. też. I to jest takie po prostu cały czas. Balansowanie. Komu jeszcze uda się, ja to widzę w tym momencie, coś takiego jakby się ktoś chował za taki słup. W sensie jak mamy taki słup z ogłoszeniami, tak widzę to symbolicznie, że tak jakby ktoś co jakiś czas wyglądał, o, to co ja mogę tutaj jeszcze zrobić? Co ja mogę jeszcze wykombinować? Bo to jest autentycznie kombinowanie. Tu jest tak jakby część schematów, które nie poszły i coś, co jakby... No nie jest jakby tutaj, no nie jest określone. To Nie jest jest. taka ciekawa kombinacja. Oprócz oczywiście jakichś takich, bo pierwsze jak zadałeś mi to pytanie, że tak jakby czekają na instrukcje, tak? Bo część, ale cały czas mam, powiem ci tak, ile razy w ciągu ostatnich roku, właściwie od początku jak to się zaczęło dziać, gdzieś tam zaczęłam w to zaglądać, tyle razy mi się pokazywało, że ktoś na coś czeka, cały czas czeka, że gdzieś tam cały czas jakiś sygnał, cały czas jak nie tak, to ty sobie, tak mówią, nie, jak nie kijem go, to miotło. No, no to jest takie po prostu. Ciekawe, ciekawe. To w takim razie będzie inne pytanie, pokrewne bardzo, dotyczące sfery politycznej, ale bym tak je sformułował. Czy w Polsce
odbędą się przedterminowe wybory do parlamentu, bo one są planowane za w sumie 3 lata, tak? A przedterminowe to znaczy, że byłyby wcześniej. Czy byłyby wcześniej? Znaczy, wiesz co, tu mi schodzi, że może tak być. Że tak, tak po prostu, że pewne osoby jakby pewne rzeczy będą ponad ich siły, ale to może nie tyle, że ponad ich siły, ale tak jakby już wiedzą, że coś nie, że już nic powiedzmy nie ugrają i tak jakby właściwie no po co się męczyć? Ja bym powiedziała, jak nie, ktoś by powiedział brzydko, czas spie, czyli krótko mówiąc, czas opuścić, że tak powiem, posterunek i niekoniecznie zostawać z tym tonącym okrętem. Jest tutaj takie bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Ale to jest jeszcze powiązane z czymś większym. No właśnie, to zapytam o to większe. Z czym to jest powiązane? No to mogę zadać pytanie spowiązane. Czy w najbliższym roku czasu dojdzie do wielkiego krachu na giełdzie i wielkiego kryzysu finansowego w świecie, no w konsekwencji w Polsce? No zadajesz mi bardzo poważne pytania. Wiem, bo ty wiesz, że coś jeszcze. No, zawsze jak coś jeszcze, to mamy tak, albo kataklizm, albo wojnę, albo wielki kryzys finansowo-gospodarczy, albo cholera wie jeszcze co. Znaczy wiesz, no generalnie wiemy, że kryzys jest planowany. Tak. Ale tak jakby faktycznie tutaj coś z tymi pieniędzmi na pewno przekombinowali. Oczywiście liczymy rok od tego momentu. I o co tak naprawdę chodzi? Na pewno jakieś, kurczę, nie widzę tego wyraźnie, ale tak jakby faktycznie miało być jakieś tutaj trudności w tym zakresie. Natomiast ja powiem ci, że cały czas jest coś takiego jak straszenie tą wojną, bo tak wspomniałeś o tej wojnie. Tak jakby cały czas jest to podsycanie tego strachu i nawet może być jakaś taka, można powiedzieć, prowizoryczna akcja, czy jakby może być jakby prawie wtargnięcia wojsk lub wtargnięcia wojsk, ale to niekoniecznie, nie tak do końca i niekoniecznie widzę to bardziej jakby na tych granicach obok. Czyli właściwie ta jakby... Mamy Ukrainę na przykład. To było w naszej byłej jakby tutaj pomiędzy Rosją a Ukrainą, jakoś tak symbolicznie, czy tam coś powiązane. To jest takie bardzo złożone. Natomiast to też nie jest tak, że tak jakby coś, co się działo, to jakby miało jakby w pewnym sensie przejść przez Polskę, ale się nie zatrzymać. To jest takie dziwne. Poczekaj jeszcze. Wiesz co, powiem ci tak, cały czas mi się pojawia takie słowo coś ugrać. No ale to wiadomo, to sobie każdy tak może, no ale cały czas mam coś ugrać. I tak jakby coś zasłonięte czymś, że oficjalnie wiadomo, że będzie powiedziane coś innego, a będzie coś innego. Więc nawet jeżeli by ktoś wtargnął, to tak naprawdę zupełnie po coś innego. No to jest trochę złożone. Ciekawe. Też ciekawe. Historia zresztą zawsze zaskakiwała i rzadko zdarzało się, że ktoś kompletnie był w stanie przewidzieć, najmniej w stanie byli przewidzieć, nie wiem, politolodzy czy znawcy tematu, bo oni z reguły tylko częściowo jakby ogarniają pewne logiki, a zawsze jest coś ponad to i zaskakuje. Natomiast ja bym zapytał jeszcze w ten sposób, czy... Poczekaj sekundkę, bo mi tutaj coś, bo akurat mi tu wypadły karty, po które się schyliłam. To akurat widziałam, że taki tarot, bardzo, bardzo ciekawa karta, która mi tutaj wypadła i się odsłoniła, ja zawsze zwracam na to uwagę. To jest tak symbolicznie pokazana walka, mi się tak jakby walka frakcji. I tutaj widzę to właśnie w takiej postaci, że my jesteśmy ciągle czymś zmylani, ciągle czymś mamieni i to jest tak jakby... Tak jakby nam ktoś pokazywał, tak, bo my ciągle tutaj wybieramy pomiędzy większym a mniejszym złem. No tak to można by tak ująć, ile razy tam się szło do wyborów. I tutaj jakby znowu nam ktoś mieszał w głowach. No ale to jest normalne, to już nawet to już... Ale bardzo fajnie właśnie ta karta pokazuje, że tutaj... Ale to jest taki spór bez sensu, taki po prostu walka dla samej walki, spieranie się dla samego wspierania, spieranie się dla wspierania. Tak jakby znowu odwracanie uwagi, znowu jakiś temat jakby zastępczy, a tak jakby tu jakby w tej naszej Polsce, jeszcze mówię tutaj ogólnie, tak jakby tu coś tak ogólnie się działo, takie w ogóle nadmuchiwanie, czegoś napompowywanie, pokazywanie tak jakby coś, a tak naprawdę się dzieje coś bardziej jeszcze w innym odniesieniu tutaj,
na co my mamy nie zwracać uwagi i w pewnym momencie tak, my jesteśmy tutaj zaabsorbowani, bo tu się biją, tak, zbiegowisko, a tam nam w cudzysłowie kradną portfele Tak, czy coś. rozgrywają zupełnie coś innego. Tutaj robią teatr, a z tyłu rozgrywają zupełnie coś innego. Rozumiem. Tu Tak, igrzyska, przepraszam. a tam z tyłu bardzo, bardzo to tak brzmi adekwatnie chyba do tego, co się dzieje. To jeszcze takie kolejne jakby pomocnicze, równoległe pytanie, czy będziemy mieli w najbliższych miesiącach do czynienia, powiedzmy, w Europie z jakimiś wielkimi protestami społecznymi, czy też to raczej wszystko się rozejdzie po kościach? No właśnie, wielkimi. To jest dobre pytanie, bo tutaj jakby. No w Londynie teraz było 750 tysięcy, policzyli. No właśnie, znaczy ja widzę, że są grupy ludzi, które protestują, tylko za każdym razem jest to jakby umniejszane. Więc to jest. Tylko teraz jeszcze pytanie, czy tak spektakularnie, bo też widzę jakieś zamieszki czy coś, ale to są takie, wiadomo, że przy każdej demonstracji gdzieś tam się tak może skończyć. Natomiast sekundkę. Wezmę sobie, Poczekamy. chcę się skupić, bo tutaj jest kolejne wasze pytanie. Moment. Czy mówisz tak, jeszcze raz, czy Czy dojdzie do wielkich protestów, manifestacji, marszów społecznych w najbliższych miesiącach? No to jest dobre pytanie, bo tak, z jednej strony niby tutaj coś jest. I jest jakby, ale tu jest więcej czasem mówienia o czymś, planowania, a jakby wcale nie wychodzi tych ludzi tak dużo, jak wyjść powinno. Potem jest jakieś właśnie znowu ugrywanie, że właśnie tak jakby te osoby, które prowadziły część tych protestów, tak jakby ugrywały coś dla siebie. Tak jakby tutaj były znowu kłamstwa, takie, no niektórzy to nazwą kiełbasami wyborczymi, ale tak jakby zupełnie też w innym celu. No bo można założyć, że na przykład no założyć, no racjonalnie patrząc, służby specjalne mają wszędzie agentów i wiele grup będzie w jakiś sposób, można powiedzieć, prowokowanych do konfliktów, do niesnasek, do udawania jakichś akcji, które są, mają zupełnie inny w intencji cel, mieszania szeregów wśród wolnych ludzi i w tym sensie. To znaczy w tym sensie ja mogę powiedzieć, że to już się dzieje i się dzieje od dłuższego czasu. My nawet wielu rzeczy jesteśmy nieświadomi i to jest bardzo dużo rzeczy poza naszą świadomością i to jest bardzo mocny temat i no, bardzo mocny temat. Też to czujesz? Ale to na to musimy uważać, nie? Tak. My tutaj chyba poza kamerą powinniśmy. Nie, nie, no jasne, ale to nie będę takie, my już słyszymy, to się różne rzeczy dzieją. My widzimy, jak agentura podsypuje do ognia, widzimy, co się dzieje. Teraz są jakieś problemy w Wielkiej Brytanii po tym wielkim sukcesie. Też ktoś po prostu, i to taka zorganizowana akcja jest tego, co ja słyszę, ktoś po prostu próbuje rozbić szeregi tych wszystkich, którzy tworzyli to wszystko, żeby się zdarzyło, więc myślę, to że znaczy, agentura, no. To znaczy, tu mi się jeszcze takie coś pokazało wcześniej. No muszę powiedzieć, że chwilę temu robiłam wgląd tam dla kogoś na Stany Zjednoczone i to jeszcze było w momencie, kiedy tam Trump mocno działał, kiedy nie było wiadomo, co Marines zrobi i tak dalej. I wtedy mi się tak pokazało, że oni się mocno zastanawiają, gdzie im się opłaca i jak. I tak jakby, że te role już dawno zostały podzielone. I tutaj też muszę z przykrością powiedzieć, że chyba no niestety dużo rzeczy jest poustalanych i to jest tak troszeczkę jak z tym naszym okrągłym stołem. Ale jakby to są ich ustalenia, tak? Ale my, i to jest jakby stary Matrix. Natomiast my jeszcze mamy coś innego, coś nowego i możemy to jakby wprowadzić poza, bo ja mówię tak, to są niby nasze tutaj wglądy na przyszłość, tak? Jeszcze wracając do tych protestów, jakby ostatecznie nie miały się odbyć w takiej skali, jak być powinny, bo tutaj jednak zostanie coś uśpione, tak? Bo tak naprawdę powinno wyjść tych ludzi więcej i w tym momencie ile by nie wyszło, to jest to wbrew pozorom za mało. Zresztą wiemy, jaka jest indoktrynacja, jakie jest pranie mózgów, więc to już jest osobny temat. Natomiast do ja tego bym jeszcze tylko, że potwierdząc, co tak mówisz, no jeżeli teraz będą obostrzenia luzowane, ludzie poczują, że mogą otworzyć swój biznes, że mogą pojechać sobie przynajmniej w Polsce na wakacje, w razie czego sobie ten paszport szczepionkowy też szybko załatwić, bo to już tam uchwalać będą na dniach, no to po prostu po co będzie protestować? Poczują, że wszystko wraca do jakiejś tam normy, no i wtedy komuś jakieś protesty są najmniej w głowie. Już pomijam, że te protesty dla protestów niewiele dają, bo nawet jak milion ludzi było w Berlinie, czy teraz było w Londynie, no to byli, rozeszli się, były jakieś incydenty i z tego nic nie wynika, bo klasa polityczna
dalej myśli i działa tak, jak działała po prostu. To jakby to było niemożliwie widoczne. Tym bardziej, jak telewizja głównego nurtu nie pokazuje tego na właściwą skalę, to choćby te ulice były gdzieś tam zajęte, i tak większość ludzi tego nie widzi z bliska, takich postronnych, wbrew pozorom, więc jak nie ma w telewizji, to jakby nie ma rzeczywistości. I nawet 5 milionów ludzi wyjdzie, a telewizja tego nie pokaże we właściwą skalę, tego nie zrobi, to tego nie ma. Bo ci postronni, którzy to zobaczą, no to zobaczą gdzieś tam, o idą tam, no tak idą, no to co on będzie widział? On będzie widział jakiś tam tłum, nie będzie widział innych ulic, no po prostu to nie działa. Już jak to działa, to jak nie ma w telewizji, to nie ma w rzeczywistości. I to jest największy problem, bo nam się wydaje, że jak my się tyle osób zbierzemy, zrobimy sobie z drona zdjęcie, to zrobi to wrażenie. No tych zdjęć z drona nie pokazują w głównych telewizorach, tylko my sobie pokazujemy. I widzisz, i to co mówisz, to ja bym znowu nawiązała do Warszawy i września, i połowy września, bo to była taka sama sytuacja. Potem mi ktoś był, a gdzie ty byłaś? Tam parę osób było na krzyż. Ja mówię, jakie na krzyż? No ale, bo w telewizji mówi, tak, ja też czytałam po tym, co mówili w telewizji, ale to mówię, to co widzieliśmy na własne oczy, a jak to potem media to skomentowały. Ale to było zawsze, no wiadomo, że jak coś nie pasuje, no to nie będzie tak przekazywane, jak być powinno, no w końcu piąta władza, czy jak to się tam nazywa. No, może pierwsza teraz. W PRL-u nazywało się to, jakby jest takie oczywiście pracownicze, to się nazywało przestoje w pracy. Tak. Przestoje. A teraz jest jakaś grupka nawiedzeńców, wychodzi, jest tam ich 5 tysięcy, 10, jest ich milion, ale telewizja powie, że było ich kilkanaście tysięcy, pokaże jakiś fragment, gdzie było akurat mniej, bo kamerę zawsze może zostawić na jakieś pobocze, prawda, protestu i pokazać grupkę ludzi i wiesz, to wszystko można, telewizja może wszystko, nie? To jak w tym dowcipie, tak, w którym się osoby zebrały. Przypomnę ten dowcip jeszcze, bo kiedyś opowiadaliśmy, że ale to jest fajne. Jak wiesz, telewizja, jest potężny protest, mamy dość, ludzie stoją, a tu telewizja, akurat TVP rządowa, mówi, no właśnie ludzie wyszli na ulicę zamanifestować swoje zadowolenie, wszystko mają dość jedzenia, wszystko w sumie z porządku, przyszli zamanifestować po prostu, że mają dość, no mają dość to wszystkiego, co i już poszedł komentarz, prawda, że ludzie popierają rząd, a ludzie krzyczeli, mamy dosyć. Dobre, znaczy rozumiemy, o co chodzi. No tak, no, ale zresztą mówimy i grzyzy i chleba, ale wiesz co, ja tutaj tak widzę, że jeszcze też nie zostały jakby, jak ty jak powiedziałeś o tych obostrzeniach, to tak, jak przecież zostaną poluzowane, a mi tak wyszło i tak i nie. Mhm. I to jest wszystko takie umowne, że to dalej jest takie wszystko właśnie w ramach i to nie jest tak do końca. No tak, więc to będzie częściowo poluzowane, a no zgadzam się, ja tylko tak mówię o pewnym poluzowaniu, bo się już tam zapowiada, ale nie całkowitym. To w takim razie dobrze, ale co mi się tutaj w tym wszystkim podoba, to tak cały czas coś widzisz i tak no, nie możesz dopowiedzieć, że coś jeszcze się może zdarzyć, że coś jeszcze jest takiego troszkę związanego z naszą aktywnością, czy ze świadomością, czy z jakimś rodzajem, nie wiem, przebudzenia, kto może jakimś czynnikiem, który, i właśnie pytanie, może do końca go sformułujmy to pytanie, czy jest jakiś czynnik, który może jest przez nas niewidziany obecnie, nieuświadamiany, a mógłby odegrać jakąś znaczącą czy decydującą rolę w odwróceniu tej sytuacji, o, w ten sposób. Mm-hmm. Zobaczysz, co mi karty pokażą, mm-hmm. ale niezależnie już mi się taka kwestia pojawia, to co ty mówisz, czynnik. Pierwsze, co mi się pojawia, to czynnik ludzki, ale czynnik ludzki połączony z czynnikiem boskim. No właśnie. My mieli mimo wszystko się nie poddawać i właśnie to mówię tutaj, wyciągnąć to nasze wewnętrzne światło, żebyśmy po prostu nie dali się zgnębić, bo tak naprawdę cała ta sytuacja to jest rozpraszanie naszego światła, tak? My się budzimy na tej przestrzeni, bo teraz takie słowo modne, że się budzimy, tak? Jednocześnie mówię, no bardzo mocno te wszystkie rzeczy w ciele odczuwamy i w emocjach i wszystkim, czym się da i tak naprawdę to, co się dzieje, odwraca nas od jakiegoś takiego, czy tam szczęścia, czy czegoś. No ja mówię, żeby potajemnie, jak to się mówi, żeby człowiek się cieszył, Boże, mogę siedzieć przy stoliku w restauracji, w prawdziwej restauracji, mogę zjeść. Nie, to pójdź jest... Pójdź sobie, poopalać się. Zdjąć maseczkę, marzenia. Nawet małe marzenia proste, tak dają radę. Mówimy, tak? To jest w ogóle już jakiś paradoks. Natomiast tutaj tak jakby... No właśnie, tylko że widzisz, to jeszcze to, co mówimy, świadomość. I tutaj mamy jeszcze tą jedną kartę właśnie taką charakterystyczną tego tak zwanego oporu i niezdecydowania, bo okej, dużo osób widzi, ale dużo osób jest takich, które no jakby są tak zamknięte, że tak jak mówię, nawet jakbyś komuś świecił tą latarką w oczy, nie ma światła, ciemno jest, nie, że to jest po prostu tak, że
Cokolwiek by się komuś nie powiedział, to ta indoktrynacja już jest tak mocna, że tylko problem jest w tym, że te osoby, tak jak właśnie mówię, dla dobra społecznego będzie im się zdawało, że one robią coś dobrze. No to jest tak, jak mówię, tak ze skrajnym takim nacjonalizmem, czy z czymś, co jest skrajnie po prostu takie, no wiesz, o co mi chodzi, no. Tak. No jest tutaj rzeczywiście cała gama niepewności, ale ta karta mówiąca o tym, że tu jakiś czynnik boski jest w powiązaniu z naszym budzeniem się, z poszerzaniem świadomości, tak, z tym wewnętrznym światem, który mamy każdy z nas, który trzeba bardziej uwolnić, to jest oczywiście absolutnie, absolutnie tak. Ja tutaj zresztą sama wierzę, staram się tego humoru też mieć dużo, nawet w poważnych Testarz. audycjach. Teraz pojechaliśmy do Wylatowa, wróciłem przecież wczoraj i tam żeśmy już byli w notariacie, robimy sobie tam specjalną takie centrum monitoringu UFO, śmiejemy się troszeczkę, ale to są poważne sprawy. Tak się śmiałem, że chcemy tam postawić taki latający talerz przyszłości, tak zacząłem się śmiać samochodzie, bo jechaliśmy z Kubertem i Zizą. Ja mówię, wiecie co, to taki właściwie my robimy tutaj kult cargo, nie? Jak było kiedyś, mówiło się kulcie cargo, to my też, oni nie mogą, nie chcą przylecieć i się pokazać, no to my sobie sami zbudujemy latający talerz, jak ci na wyspach w czasie II wojny światowej, kiedy na Pacyfiku, wiesz, to były wyspy, no, dziewicze niektóre przez tubylcze ludy zamieszkałe, tam nigdy nie stanęła stopa cywilizacji, wiesz, samoloty latały. No to potem ci tubylcy po prostu zbudowali takie makiety tych samolotów i zaczęli się tego modlić po prostu. Zaczęli to traktować jako pewien, wiesz, przejaw boskości. No to zresztą w ich tradycji bogowie po prostu przylecieli gdzieś tam z nieba, więc dla nich jak coś na niebie się pokazało, no to po pierwsze odwzorowali to, zrobili taką makietę z bambusów, prawda, i trzciny, samolociki, no i to były takie jakby ołtarze dla nich, nie? Ja tak się śmieję, no to a my tutaj zbudujemy latający talerz, to będzie coś lepszego? To jest też kult cargo. I tak właśnie szukamy czasami, wiesz, żeby się pośmiać również z własnej aktywności, żeby rozładować po prostu, że to jest, wiesz, poważnie traktuję kwestię UFO, ale żeby rozładować to nadęcie, czasami, wiesz, to właśnie spięcie, tak samo jest w tych sprawach społecznych, no niektórzy tu działają przeciwko nam, oni też są nadęci, spięci, oni po prostu, wiesz, są w strachu, w lęku i część tego Właśnie. strachu, lęku ta opresja się bierze stąd przede wszystkim, z ich lęku. Zgadza się. Wiesz co, tutaj jeszcze mi dwie rzeczy wyszły, bo tak zaczęłam właśnie. Dobra. To są jeszcze dwie takie ważne rzeczy, ale to jeszcze to, co mówisz o tym UFO, to jest osobny temat, bo słuchaj, może nie będziesz musiał budować makiety, tylko ktoś ci pożyczy. To po co ten mój wysiłek? Niech poczekają, aż skończymy. Sobie jeden z tych najnowszych, że tak powiem, tutaj modeli, które faktycznie wyglądają jak UFO, to są te takie najnowsze prototypy tych naszych tutaj obronnych właśnie sił powietrznych, tak? Więc to już jest osobny temat. Tak, ale to już tradycyjnie latający talerz najbardziej się kojarzy z kosmitami, bez względu na co za tym stoi, także wiesz, trzeba Tak, postawić dokładnie. latający talerz. Okej. No, a tutaj jeszcze to, co mówisz, jeszcze pytałeś, co tutaj jeszcze możemy zmienić, co możemy zrobić. Tutaj faktycznie też jeszcze jakby jest potwierdzenie właśnie tego naszego wewnętrznego światła, które oni cały czas próbują zgasić. Tej takiej naszej mocy, energii, takiej mocnej energii, takiego czegoś, co jest takie jakby ponad to, które roztapia, to tak niektórzy to nazywają energią miłości, tak? Ale Tak. to nawet nie o to chodzi. Chodzi po prostu o coś takiego, tą boską cząstkę w nas, którą mamy. To jest to. I tu jest jeszcze jedna kwestia częstotliwości i słowa. Więc ja bym tutaj znowu nawiązała, bo tak jak mówię, już te stare metody działają zupełnie inaczej. I w ogóle, jak ktoś pracuje, właśnie też tak jak ja, jako terapeuta holistyczny, no to my naprawdę widzimy, bo się też tutaj konsultujemy z kolegami i też mamy różne superwizje i tak dalej. Także. Naprawdę wygląda to inaczej, czyli do czego zmierzam? Słowo, energia, przypominamy, wszystko jest energią, intencja, działamy przez intencję, przez słowo, przez wibracje, częstotliwości. Oni działają na nas różnymi częstotliwościami. Zresztą tam super badania, ja tam zaczęłam oglądać też właśnie ten swój ostatni program z panią Dianą, No, tak, mój ale tyle. nie zdążyłam. Jeszcze paru innych rzeczy też nie zdążyłam, bo właśnie różne badania przeprowadzałam. Natomiast no to jest właśnie to, że no, mamy swoje jakieś tam narzędzia. Okej, w tym momencie jesteśmy gdzieś tam blokowani, zasypywani różnymi kwestiami. Tu jeszcze jak mówiłam o tych tak zwanych dyfuzorach covidowych, no tak, jak one gdzieś tam będą wprowadzone gdzieś, no ale to jest tak, że po prostu to jest tak jak mówię, że czasem jest emitowany jakiś rodzaj czy energii, czy jakiejś fali, jakiejkolwiek fali, tak?
Ale jeżeli fala trafi na jakiś opór, bo coś rezonuje zupełnie inaczej, to nie ma możliwości jakby tego wejścia, podłączenia, albo ma jakby często, ma częściowe podłączenie. Więc to jakby powiedzieć, no nie można zakładać z Jasne. góry, że będziemy, no mamy swoją ochronę, tak? Słuchaj, to wszystko bardzo ciekawie, te kilka wyłożonych, wiesz, tematy, pytań, myślę, że bardzo ciekawie tutaj to odpowiedziałaś. Na koniec poprosimy Cię tutaj jeszcze o podanie tych miejsc w sieci, gdzie możemy Ciebie znaleźć. Nie mam oficjalnego adresu strony, tak? Bo raz działa, A raz nie. maila podajesz? Tak, maila podaję, to jest amalczewska.blaszczyk@gmail.com. Ja wiem, to jest skomplikowane, więc po prostu Agnieszka Malczewska Błaszczyk, telewizja ESO Positive przez S. Jak coś, to można po My możemy prostu to też napisać na dole pod audycją. u mnie na Facebooku O i tam Facebooku. wszędzie, gdzie będzie, gdziekolwiek się wpisze moje imię i nazwisko, gdzieś tam powinien wyskoczyć adres mailowy, albo ten drugi Agnes Sapati i może, no ale najlepiej właśnie przez Messenger na Facebooku, już nawet nie Dokładnie. przez tę moją stronę tam, Tylko tylko przez na tej Messengera. zasadzie. No a my tak jak się okaże, że masz jakiś spontaniczny wgląd, nie zawsze przecież używasz rekwizytów, coś ci przychodzi, to my z chęcią przekażemy naszym widzom dalej z tego, co uważasz za ważne i stosowne. Bardzo Ci dziękujemy za tą relację i mam Dziękuję. nadzieję, że za niedługi czas znowu się zobaczymy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaproszenie i też pozdrawiam wszystkie te wspaniałe osoby, z którymi mam przyjemność współpracować, bo one dają to światło i musimy się wspomagać, naprawdę teraz. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.